okres bardzo dobrej koniunktury się kończy. To znaczy, nikt w zasadzie z ekspertów nie przewiduje, że będzie lepiej. Jest pełen konsensus co do tego, że nie będzie źle, ale wskutek głównie globalnego spowolnienia gospodarczego nie należy oczekiwać takiego wysokiego tempa wzrostu PKB, jakie mamy w tej chwili. A więc ono będzie stopniowo topniało i w roku 2021 będzie prawdopodobnie oscylowało wokół 3%. Inwestorzy oczekują przewidywalności warunków prowadzenia działalności gospodarczej, która jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji inwestycyjnej i tutaj te oczekiwania są duże. Myślę, że w sytuacji, kiedy rząd liczy na te inwestycje, mamy nadzieję, że to będzie dopingować rząd do zapewnienia większej przewidywalności tego, co się wydarzy. Nic strasznego w najbliższych 3 latach zdaniem makroekonomistów nas nie spotka. Na co powinienem moim zdaniem zwrócić uwagę, to jest dość powszechne oczekiwanie, że wzrośnie WIBOR, czyli stopa referencyjna dla między innymi kredytów dla ludności, kredytów mieszkaniowych, kredytów korporacyjnych. Ten WIBOR prawdopodobnie wzrośnie o 1%, to jest dużo, prawda, bo w tej chwili wynosi 1,7. I w związku z tym można oczekiwać pewnych perturbacji, jeśli chodzi o kredyty, szczególnie w porównaniu do dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy bardzo niskie stopy procentowe. Rekomendacje dzisiaj, które przedstawiamy ekspercie KF, mają charakter wstępny, ale dotyczą przede wszystkim aktywizacji zawodowej Polaków i zwiększenia zasobu siły roboczej na polskim rynku, która będzie stanowić niestety z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsze ograniczenie dla wzrostu gospodarczego. Dotyczy to zarówno zmiany systemu emerytalnego, aktywizacji zawodowej kobiet, jak i polityki migracyjnej.